to jest już rzeczywisty dorobek. I to jest też czas, który pozwala zweryfikować zarówno jakość kształcenia, jak i misję kulturową, misję społeczną, którą pełni państwa uczelnie i cały sektor państwowych wyższych szkół zawodowych. Chcę serdecznie pogratulować panu dyrektorowi i całej wspólnocie akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie do roku. Bo przez te 15 lat zapewniliście sobie państwo pozycję jednej z czołowych szkół, wyższych szkół zawodowych w Polsce. Misja tych szkół to jest nie tylko kształcenie na potrzeby regionalnego czy subregionalnego rynku pracy. Misja państwowych wyższych szkół zawodowych to jest także misja tworzenia regionalnych, miejskich elit intelektualnych, elit społecznych. To jest misja budowania pomostu między światem nauki a światem gospodarki. Państwowe wyższe szkoły zawodowe mają bardzo konkretny cel. Powinny kształcić się praktycznie na potrzeby rynku pracy i powodzenie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, w tym trudnym dla młodych ludzi starciu, zderzeniu z rynkiem pracy, jest najlepszym dowodem, że państwo wykonujecie swoją pracę, swoją misję z wielkim sukcesem. Myślę, że jest też źródłem największej satysfakcji dla nas. Chcę powiedzieć, że Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe na trwałe wpisały się w pejzaż świata akademickiego w Polsce. Moja obecność tutaj na tej uroczystości niech będzie tego potwierdzeniem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że szkolnictwo wyższe stoi w tej chwili przed trudnymi wyzwaniami, związanymi przede wszystkim z pogłębiającym się niżem demograficznym. Zanim na polskie uczelnie trafi ten boom pani minister Rafalskiej, bo wierzę głęboko, że dzięki programowi Rodzina 500+ przezwyciężymy katastrofę demograficzną, no, ale jednak wszystkie uczelnie, i te największe, najstarsze, najbardziej znane, jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, i te mniejsze o prestiżu dorobku regionalnym, jak Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, stoją przed trudną próbą. Chcę zadeklarować w imieniu ministerstwa, w imieniu całego rządu, że będziemy towarzyszyć uczelniom, Państwowym Wyższym Szkołom Zawodowym w drodze do skutecznego przezwyciężania tych wyzwań. Szczególnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na szanse związane z uruchomieniem w Polsce i w całej Unii Europejskiej tego tak zwanego piątego poziomu kształcenia, poziomu sytuującego się gdzieś między maturą a studiami licencjackimi. Są po pierwsze prognozy dotyczące potrzeb rynku, wskazujące, że tego typu wykształcenie będzie bardzo poszukiwane przez tego typu kompetencje, będą bardzo poszukiwane przez pracodawców w najbliższych kilkunastu latach. Są też poważne fundusze unijne do wykorzystania właśnie na to, żeby uruchomić ten rodzaj, ten poziom kształcenia. Dla dobrych, ambitnych państwowych wyższych szkół zawodowych, takich jak uczelnia w Ciechanowie, to jest duża szansa i jestem przekonany, że Państwo będziecie potrafili z tej szansy skorzystać, tak jak będziecie potrafili skorzystać z szansy, ale zarazem wielkiego wyzwania, jakim jest kształcenie coraz bardziej praktyczne, kształcenie dualne. Tutaj również rozwijamy programy, adresujemy granty, które trafiają przede wszystkim właśnie do dobrych, ambitnych państwowych wyższych szkół zawodowych. Gratulując dorobku tego 15-lecia, jako absolwent najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, życzę Państwu nie kolejnych udanych rocznic mierzonych dekadami, tylko życzę tego, żeby
tutaj ośrodek akademicki, który na stulecie będzie kształcił elity Ciechanowa, elity Mławy, elity Mazowsza, elity całej Polski.